dla osób ciekawskich, jak zawsze robiłem ten challenge, to z jakiegoś powodu zawsze miałem problemy z tym challenge'em, będąc małym gnojem. Serio, miałem czasami nawet momenty, gdzie te cebule zgniotły mnie do takiego stopnia, że już nawet nie mogłem odratować czasu, bo po prostu nie mogłem, no. Było coś takiego, że chciałem odratować czas, a wyszło co wyszło, czyli po prostu, no niestety, nie dałem rady. 15 minut już nagrywamy. Kurde, jak to szybko leci. Tak to już jest. Znaczy, to pewnie też jest z powodu tego, że jestem przyzwyczajony do takiego non-stop nagrywania, bo ja teraz w cholerę z tych sesji nagraniowych robię z różnych gier, dlatego to już mi wchodzi jako taka rutyna, więc dla mnie te 15 minut to leci po prostu, o tak, na pstryknięcie palca. Dobra, podziękował, lecimy dalej. Hagrid's Hut. There you are. I hope you did well in your herbology class. Harry, can you fetch me some fire seeds from a rare plant in the forest? The plant lives just beyond the Gargoyle Gate. Been some very strange goings on of late. Be careful, Harry. No, i tutaj mamy teraz taki pewien wątek fabularny, ponieważ w odróżnieniu od wersji PC-towej, na początku mieliśmy coś takiego, że kiedy przebywaliśmy przez błonie Hogwartu, to spotkaliśmy po drodze profesor McGonagall, ponieważ jeden etap wydarzył się trochę wcześniej niż powinien się wydarzyć i McGonagall zaproponowała wtedy Harrymu, żebyśmy startowali w Quidditchu. I Hagrid w wersji PC-towej, jak go spotykamy przy jego chatce, właśnie mówi odnośnie tego, że ej, jestem z ciebie zadowolony, gratulacje, moje ogromne brawa dla ciebie za to, że dostałeś się do Quidditcha. A tutaj jedyne, co Hagrid wspomniał, to to, że no, jesteś po lekcjach Herbology. Bardzo fajnie. Harry, mam dla ciebie misję. I teraz mamy taką właśnie misję, zadanko, które musimy wykonać, a mianowicie zebranie Fire Seeds. I tak, to jest coś na zasadzie tego, co mieliśmy w wersji PC-towej, lecz w wersji PC-towej chyba tam właśnie ich 28 zebrałem, coś takiego. A tutaj mamy tylko jedne Fire Seeds. Tak więc nie mamy tutaj zbierania, nie wiem, po 20, po 30, po 50, tylko po prostu jedno Fire Seeds. I tyle. Czyli ogniste nasiona na polskie. Hello, you're a Gryffindor student, aren't you? Nice to see a new face. If you want to proceed, you'll need to know my password. Once you have it, come see me and I'll open for you. I'll just hang around here for a while. Good luck, young Gryffindor. Ta kobieta nam jakby życzy powodzenia. Chce oczywiście, żebyśmy zebrali niebieskie fasolki, by odblokować hasło, przez które będziemy mogli tutaj przejść. No i tyle w zasadzie. I podziwia nas, bo jesteśmy nową twarzą Gryffindoru. So, do you know my password yet? Off you go then. Ta, ona już nic więcej nie powie w tej kwestii. Okej. Okay. To lecimy sobie dalej w takim razie z koksem i teraz przejdźmy tędy. Hello, Harry. Try to grab all the Bertie Bott's beans, but mind the bouncing bulbs. If they bump you, you'll lose some of your beans. No i tym razem mamy 20 ich do zebrania. A może nie, czekajcie, tyle samo chyba było wtedy też. No, w każdym razie teraz jedyny problem z tą minigierką jest taki, że tych cebul jest po prostu więcej, przez co one trochę szybciej zaczynają się tak taczać, obtaczać, znaczy na pewno nie obtaczać, ale po prostu toczą się dosyć szybciej, o, to chciałem powiedzieć. Czasami widzicie, brakuje mi słów albo po prostu troszeczkę plączy mi się język. Well done, Harry. You collected all the Bertie Bott's beans. You've earned a famous witches and wizards card for your troubles. Newt Scamander. Powiem tak. Celowo nie komentowałem jakby tego, co się dzieje w tym challenge'u, no bo to jest praktycznie ten sam challenge, tylko z tą różnicą, że troszeczkę te cebulki szybciej. Out of my way, Harry. There's a huge monster down there.
troszeczkę te cebulki szybciej podążały. No tutaj Neville akurat ewidentnie był... szedł przez ten korytarz. Ja oczywiście tędy nie idę jeszcze, ponieważ tutaj mamy do roboty jeszcze jedną rzecz. A mianowicie... kartę kolekcjonerską. Dzisiaj trochę będę miał do roboty w Folio Magii, ale to na razie nas nie interere. I w taki oto sposób przeszliśmy przez tą dosyć krótkawą sekwencję. Tu w ogóle mi się jakby podoba... nie wiem, to miejsce, to takie jakby... te dwa tutaj łuki. Ogólnie tak mi się jakoś wydaje, że tutaj coś być może było planowane. Być może chcieli dodać jeszcze jakieś, nie wiem, fasolki po bokach albo jakieś chocolate frogi czy inne tego typu rzeczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie to by było na tyle z tej oto sekwencji. A teraz przyszedł czas na dojście do Gargolgoid. I z tą oto muzyką rozpoczynamy walkę z minibossem, czyli po prostu z świniołakiem, jak ja lubię na niego mówić. Ja ma jakąś tam, ma tam pewnie jakieś swoje imię czy coś. Cała walka z minibossem, moi drodzy, naprawdę. Ja nie potrzebowałem wielu tutaj... no, nie potrzebowałem po prostu zbyt wielu sekund, żeby go pokonać. I teraz naszym zadaniem jest przeteleportowanie, raczej dostanie go z powrotem na samą górę. I w nagrodę dostaliśmy 3 fasolki. Drzwi do lasu zostały zamknięte, więc już stąd nie wyjdziemy. Więc jedyne co nam pozostaje, to udać się po Fireseed Plant. Na polskie to może równie dobrze być to plantacja tych. Plantacja Fire Seedów, nie? I to jest sekwencja, którą bardzo lubię w wersji PS1, nie? Przejście przez tą tutaj lawę, przez te takie jaskinie. To jest coś, co trochę mi nawet brakowało w wersji PC-towej. Ale fajnie, że mamy to w tej wersji. Zobaczymy tylko jeszcze wersję na PlayStation 2, bo to będzie ostatnia wersja Kamienia Filozoficznego, którą ogram. Bo tak jak już wspominałem wcześniej, wersji na Game Boya Advance oraz na Color nie będę tykał, bo te gry mnie w ogóle nie interesują. Okej, okay, więc teraz wiem, na czym to polega. Musimy, że tak powiem, jednego tutaj delikwenta oczarować. Chodź tutaj. Nie ma spania. Czas do pracy. Skaczesz za mną? Skacz. I musimy go tutaj wsadzić, nie? Ja jak byłem mały, to szczerze powiedziawszy, na początku nie ogarnąłem, że to trzeba właśnie tych oto tutaj ziomków przeteleportować, raczej przetransportować ich tutaj. No ale no cóż, tak też można. Jest to jakiś patent w każdym razie na poziom. 33. Dokładnie, 33. Tutaj będziemy mieli 36. Solek. Na ile? Na 70. No to z górki już polecą nam te fasolki niebieskie. W ogóle bardzo mi się podoba ten niebieski kolor fasolek. W sensie ogólnie model fasolek i ogólnie sama gra, pomimo śmiesznej dosyć grafiki, nie jest zła, szczerze wam powiem.
Dobra, teraz możemy tutaj przejść przez krzaczki jagód i jagody nam akurat nic nie zrobią. Nie są one tutaj jakoś wielce atakujące. I teraz tutaj, hop. Tutaj oczywiście nic nam to nie da, że tutaj sobie przylecimy, dlatego że drzwi i tak mamy zamknięte. Proszę bardzo. Dawaj, dawaj, dawaj. Ulańcu, dawaj, za mną. No i tyle w temacie, o to chodziło. I tak, by the way, oni już z tego nigdy nie wyjdą, nie? Z tego to tam dółku, w który teraz wpadli. Oni cały czas tam sobie będą siedzieć. Najwidoczniej tak lubią. Lubią jak opary wodne w dupsko im wchodzą. Niby to jest taka skromna animacja, ale zawsze mi się to podobało, jak ta kłódka spadała z drzwi. Serio, to takie nawet pierdoły mnie kiedyś jarały, jak byłem mały. I w sumie do teraz jarają. Szkoda, że ta muzyczka, która przed chwilą leciała, nie leciała w tej swojej pełnej wersji, bo to czuć jakby, że w wersji na PS1 jest sporo okrojone. W sensie soundtracki są mocno okrojone. Szkoda trochę. No ale no cóż, trudno się mówi. Nie można mieć wszystkiego. Najwidoczniej tak musiało być i już. I teraz właśnie za pomocą tych oto właśnie kamiennych platform musimy dostać się tutaj. I tam właśnie będą na nas czekać Fire Seeds. Za dzieciaka miałem jakby z tą sekwencją problem, bo często Harry właśnie robił coś takiego, że wpadał od razu stopami do lawy. Ale przynajmniej stopy miał nagrzane, to są jakieś plusy. Idzie jesień powoli, więc można to tak powiedzieć, że powinien nagrzewać swoje stopy, żeby nie było potem, że będzie za zimno. Bo potem będzie przeziębienie i dopiero będzie problem. No, zapomniałem powiedzieć, żeśmy się nauczyli czaru Incendio jeszcze poprzednim razem, tak więc Incendio, jak widzicie, to powoduje i dzięki temu tamta krzaczasta roślinka została spalona żywcem, a my możemy odebrać nasze Fire Seeds. No, udało nam się w końcu to zebrać. I one są zapakowane w takim słoiczku. Co jest zaskakujące, bo wiecie, ogniste nasiona w szklanym słoiczku. A nie, dobra, zapomniałem, to jest Hogwarts. To jest stan umysłu, tak? Hogwarts to jest trochę taki stan umysłu. I tak wiem, że możecie powiedzieć, że teraz zdupiłeś, ponieważ pół HP wyleczyłeś w taki, a nie inny sposób. Okej, zdaję sobie z tego sprawę, że zdupiłem. Ale z drugiej strony też zwróćmy uwagę na inną rzecz. Przynajmniej zademonstrowałem wam, jak ta animacja wygląda. Bo nie pamiętam, czy ją w ogóle kiedykolwiek pokazywałem. Znaczy, na pewno pokazywałem w starym Let's Play, ale czy w obecnym pokazywałem w poprzedniej sesji, to tego nie mam pewności. No dobra, wy już tę drogę znacie. Na pamięć zresztą. To my teraz się... Znaczy, ja się z wami pożegnam. I widzimy się przed chatką Hagrida. Jakoś tak.
bo myślę, że nie ma sensu całej drogi wam na nowo pokazywać, bo to po prostu będziemy szli tą samą ścieżką. Tak więc, edyt!